podejmowania ryzyka w biznesie nie jest żadnym ryzykiem, bo dla mnie ryzykowne w tym kraju to jest zarabiać najniższą krajową, za to nie da się przeżyć. Przeważnie najbardziej asekuracyjne osoby są pierwsze ofiary kryzysów, ofiary irracjonalnie niskich zarobków w naszym kraju, które są wynikiem tego, jak biednym krajem jesteśmy. Więc zawsze, kiedy moja żona mi mówi, że coś ryzykuje, to mówię, że to nie jest ryzyko, tylko to jest po prostu jedyny sposób na przetrwanie. Tak? Druga sprawa jest taka, że ja jestem w działaniach takich kreatywno-strategicznych skrajnie odważny, czyli nie ma rzeczy niemożliwych, ale w działaniach prozaicznych jestem skrajnie konserwatywny. Okay. Czyli na przykład, zrobiłem kiedyś taką prezentację Strategia Przetrwania. To jest jeden z moich cyklów prezentacji. I ja mam coś takiego, że jak kiedyś do naszej firmy wpadła policja, ponieważ mieliśmy nielegalne oprogramowanie, co jest wynikiem tam studiów na SP i tak dalej, pewnej mentalności tego, że legalny Photoshop to był kosmos w tamtych czasach. Tak? To było, no. To było normalne, każdy profesor miał nielegalnego. No i otworzyliśmy tak firmę z tą mentalnością, że przyszła policja. Ale się wtedy zorientowałem, że prowadzę firmę, jak przyszła policja, ale był jeszcze nagłówek w gazecie, że krakowska policja znalazła dużą firmę informatyczną. Jak przeczytałem to dużą, to czułem taką dumę. Aż miło. Ale wiesz co, jedna rzecz. Kiedy przyszła wtedy policja, mieli kamizelki, broń i tak dalej, byli wszyscy uprzejmi, nikt nie strzelał. Ja uważam, że nie ma ryzyka, dopóki nie ma zagrożenia utraty życia. Dla mnie absurdem jest... Zdrowie ewentualnie, tak? Tak, dlatego że dla mnie, wiesz, siedzenie przy biurku, podejmowanie odważnych decyzji jakichś, nie wiem, to dla mnie jest mniej ryzykowne niż, nie wiem, pojechanie gdzieś samochodem i na przykład, nie wiem, utrata życia w wyniku wypadku, nie? Więc dla mnie, ja tego ryzyka nie czuję w ogóle. I z tym się z tobą zgadzam, bo ale, nawet, na przykład, no. Ale na przykład bałbym się, nie wiem, zjechać ze stoku na nartach. Ale nie bałbym się, nie wiem, wziąć długu na 10 milionów. No co, wezmę dług, potem dostanę pismo, potem, wiesz, no, po prostu nie ma czegoś takiego, wiesz, skończyły się te czasy, że za takie rzeczy przyjdą pałkami i cię zbiją, jak na demonstracji, nie wiem, mniejszości seksualnych, nie? Ja pamiętam, byłem na demonstracji mniejszości, to rzucali w nas kamieniami. Jeden kamień tak przeleciał, że prawie, wiesz, mnie nie uderzył, nie? Dla mnie to jest ryzyko. Ale działalność tak kulturalnie, że przychodzą pisma z ZUS-u, USU, takie, to jest przecież wszystko kulturalne.